Hello, cześć, witajcie z tej strony, ja DJ, to jest kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj zajmiemy się nowymi ikonami i omówię je po kolei, także mam nadzieję, że odcinek się spodoba, że zostawicie łapkę w górę, a także suba, bo mnie to bardzo zmotywuje, a was nic to nie będzie kosztowało. Także co, lecimy do zakładki nowej ikony i naprawdę się prezentuje bardzo fajnie. Przede wszystkim Johan Cruyff, patrzcie, jaka karta, na jako cofnięty napastnik, zawodnik idealny, zresztą jako ten striker też by sobie poradził. Oprócz tego Eusebio, Rivaldo, Gerard i Lampard. Myślę, że każdy z tych zawodników jak najbardziej zasłużył na tytuł legendy, chociaż najbardziej myślę, to znaczy może najmniej Rivaldo, ponieważ go może nie znałem aż tak bardzo jak innych zawodników, bo Johana Cruyffa o nim bardzo dużo słyszałem, podobnie jak Eusebio, zaś Gerard i Lampard to zawodnicy, którzy grali wtedy, kiedy ja byłem dzieckiem i na pewno słyszałem o ich występach. Przede wszystkim o Franku Lampardzie i co do tego muszę się powiedzieć, do tej bramki strzelonej przeciwko Niemcom, właściwie niestrzelonej przeciwko Niemcom, a Rivaldo właśnie mnie kojarzę. Ale karta też bardzo fajna, co prawda tempo trochę kuleje do tego zawodnika, ale ogólnie prezentują się wszystkie inne statystyki bardzo fajnie. Nie wiemy, ile będą mieli gwiazdek sztuczek i również nie wiemy, czy będą miały te ikony, będą w FIFA 19 posiadały trzy wersje, tak jak było to w FIFA 18, gdzie to była ta wersja wschodzącej gwiazdy, kiedy już był na topie i pod koniec swojej kariery. Zaś Eusebio, ta karta, taki drugi Pele, można powiedzieć, raczej pięciu gwiazdek nie dostanie. Pięciu gwiazdek sztuczek nie dostanie, ale Johan Cruyff też również fajny zawodnik. Oprócz tego tutaj mamy jakiś filmik na YouTubie i Cannavaro, 80 tempa, 95 defensywnej, 85 fizyczności. Karta też również fajna. Aczkolwiek ten zawodnik nie będzie pierwszoplanowym wyborem, jeżeli chodzi o środkowego obrońcę, ponieważ jest dość niski, tam ma 70 parę wzrostu. Wow, Seedorf. Tego gościa tu pamiętam z FIFA 03, kiedy do nim grałem i te okularki naprawdę się wbiły dosyć do pamięci. Te pamiętne okularki, też zawodnik niezbyt wysoki. Ciekawe, czy zostanie 4 gwiazdki sztuczek, aczkolwiek wątpię. Raczej będzie to 3 gwiazdki sztuczek i 4 gwiazdek słabszej nogi. Zawodnik dosyć uniwersalny, bo mógłby zagrać również jako środkowy pomocnik. Jako środkowy pomocnik defensywny, myślę, że jeżeli dostanie jakąś wersję na tej pozycji, to będzie to jego z początkowej fazy jego kariery, gdzie to często tam grał, chociażby w Juventusie. Myślę, że naprawdę ciekawa opcja, jeżeli chodzi o środek pola. I patrzcie na tą kartę, Makalele. Jeden z najlepszych środkowych pomocników defensywnych w historii francuskiej piłki, może nawet w rzeczywistości. Tutaj widzicie, grał w Realu Madryt i PSG, z występów PSG, naprawdę pamiętam go, bo PSG to jest mój ulubiony klub i jak można nie wiedzieć, że taki zawodnik w twoim ulubionym klubie występował. 80 tempa, 88 fizyczności, 88 dribblingu, 80 tempa, 78 podań. Bardzo podobny zawodnik trochę do Kante, aczkolwiek jest dużo lepszy, jeżeli chodzi o fizyczność. Środek pomocy złożony z Francuzów, czyli Makalele, Kante i Pogba. Myślę, że to byłby środek, który rozwaliłby każdy skład, naprawdę. Dwóch takich defensywniejszych, jeden typowo defensywny, czyli Makalele. Oprócz tego właśnie Kante, który taki box-to-box zawodnik, może zagrać do przodu, do tyłu. I Pogba, taki zawodnik, który potrafi poskillować i zagrać fajną piłkę do ofensywy. I to tyle, jeżeli chodzi o najnowsze ikony. Widzicie tutaj filmik z Chuboyem, też fajny gracz FIFA, ale jeszcze muszę się przyjrzeć tej karcie Makalele, bo ona wygląda naprawdę kozacko. Szkoda tylko, że nie dostał lepszych strzałów, aczkolwiek jeżeli dostanie te trzy wersje właśnie swojej ikony, będzie naprawdę fajnie. Seedorf, najbardziej rozczarowujący na pewno jest Cannavaro. Oczywiście nie ujmuję mu zasług w rzeczywistości, zawodnik Realu Madryt, ale do FIFA raczej będą lepsi środkowi obrońcy. I jeszcze raz przyjrzyjmy się tym bardzo fajnym kartom. Tutaj mamy opis, nie będę wam teraz czytał, bo myślę, że sami już to zobaczyliście, jeżeli się interesujecie FIFA, aczkolwiek to się prezentuje bardzo fajnie. Także na dzisiaj to było tyle. Ja wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Na razie, do zobaczenia, oczywiście, piona!